Jedna z najbardziej utytułowanych polskich sportsmenek spotkała się z wiejską młodzieżą w hali Wosir w piątek 24 marca. Otylia Jędrzejczak, wielokrotna mistrzyni Polski, Europy i świata w pływaniu, była rekordzistka świata i Europy oraz trzykrotna medalistka Igrzysk Olimpijskich z Aten, przyjechała do Wielunia na zaproszenie burmistrza Pawła Okrasy. Szkolnej młodzieży opowiadała o swojej karierze, jej początkach i największych sukcesach, a następnie przez prawie godzinę odpowiadała na pytania uczniów szkół podstawowych z naszego miasta i gminy Wieluń. Nazwisko i osobowość pani Otyli jest znana w każdej grupie społecznej naszego kraju, naszego miasta także. Nie byłoby tego spotkania dzisiejszego, gdyby nie pewne zdarzenie, które miało miejsce podczas gali Wieluńskie Talenty, gdzie nagradzaliśmy utalentowanych, ale już z osiągnięciami, młodych ludzi z naszych wieluńskich szkół podstawowych i wtedy przy okazji wręczania statuetki supertalenta, talentu dla Kacpra Mordaka, który osiąga sukcesy w pływaniu. Bardzo brawa się należą Kacprowi. Obecny wówczas na tej gali, też obecny dzisiaj z nami pan poseł Krzysztof Ciebiada, obiecał, że on sprawi, żeby tutaj dla Kacpra i też dla innych młodych ludzi z naszej gminy przyjechała wyjątkowa gwiazda, największa gwiazda polskiego pływania, kobiecego pływania bezwzględnie w historii polskiego pływania, pani Otylia Jędrzejczak. I właśnie dzisiaj to ma miejsce, kiedy pani Otylia przyjedzie i powie dla was, to będzie wykład z cyklu śladami mistrzów, prawda? A pani Otylia oprócz tego, że kiedyś była wyjątkowym sportowcem, wybitnym sportowcem, to teraz jest prezesem Związku Pływackiego i znowu na dobre tory wprowadza polskie pływanie, bo już to widać po sukcesach polskich juniorów i też seniorów. Także widać, że ta praca, którą pani Otylia wykonała, jest wyjątkowa. Jak miałam 11 lat, to pierwszy raz zamarzyłam o tym, żeby pojechać na Igrzyska Olimpijskie. Powiedziałam do moich rodziców, że kiedyś chciałabym być na igrzyskach. Nigdy nie mówiłam, że chciałabym zdobyć tam medal, ale że chciałabym tam być. Ja nauczyłam się pływać, jak miałam 6 lat. Moi rodzice zaprowadzili mnie na gimnastykę, szermierkę, taniec i pływanie. Mój tata jest byłym pięściarzem, żeby nie mówić bokser, bo kiedyś powiedziałam, tata, ty jesteś bokserem. Tata powiedział, kochanie, bokser to pies, ja jestem pięściarzem. Więc mój tata jest byłym pięściarzem, który mówił, że był mistrzem Polski, ale nigdy tego nie sprawdzałam. Więc w związku z tym tata zawsze mówił, że sport nauczy mnie wygrywać i przegrywać. I jest to bardzo dobra dziedzina życia, która właśnie tych cech mnie nauczy. Coś, co przyda mi się potem w życiu, bo wygrywamy i przegrywamy, mamy wzloty i porażki w różnych aspektach naszego życia. I że sport mnie właśnie tego nauczy. Po części oficjalnej prezes Polskiego Związku Pływackiego przez kilkadziesiąt minut pozowała do wspólnych zdjęć i rozdawała autografy. Nie odmawiała również nikomu krótkich pogawędek, ale prawdziwie ekskluzywnego wywiadu udzieliła naszej stacji. Rozmawiał z nią Jacek Piwnicki. Oto jego fragment. Czasami pojawia się w głowie takie pytanie, czy coś mi zabrał sport, czy zabrał mi jakieś część mojego dzieciństwa. I rzeczywiście, jeżeli sobie odpowiadam na to pytanie, to nie zabrał mi nic. Wręcz przeciwnie, dał mi więcej. Oczywiście nie miałam czasu tyle spotykać się z kolegami czy koleżankami i przed blokiem. Nie miałam tyle czasu bawić się z lalkami, ale jakby to, co dał mi sport, to dał mi siłę charakteru, dał mi umiejętność wygrywania i przegrywania i myślę, że te lalki też w tym czasie były, bo też się bawiłam lalkami. To nie jest tak, że się nimi nie bawiłam. Została pani wyrwana od lalek, nie powiedziałem, że nie. Tak, więc jakby zabierałam je ze sobą i była zupełnie inna forma. Miałam z koleżankami dużo, wymyślałyśmy różnych aspektów zabawy pomiędzy treningami i myślę, że jeżeli bym miała powiedzieć, czy coś mi sport zabrał, nie zabrał mi. Jestem dzisiaj święcie przekonana właśnie po czasie, który minął, bo teraz bardziej jako bardziej świadoma tego, co się wydarzyło. Sport mi bardzo dużo dał, pomimo tego, że pływanie jest jednym z cięższych dyscyplin sportu. Monotonne i wielu sportowców to powtarza z innych dyscyplin sportu, jak ty mogłaś uprawiać tak nudną dyscyplinę sportu. Ale ja kochałam pływanie. Kochałam pływanie za to, że w czterech ścianach i dnie mogłam wymyślać sobie swoją przyszłość. Mogłam marzyć o tym, co chciałabym robić, kim chciałabym być, uczyć się na egzaminy, powtarzać notatki do szkoły, więc to mi dawało pływanie. Cały wywiad z Otylią Jędrzejczak, jak również relacje ze spotkania sportsmenki ze szkolną młodzieżą zobaczą Państwo w magazynie sportowym TVK WSM. Zapraszamy zaraz po wydarzeniach.